Wręczam dowód i kluczyki, aby ten samochód służył wiernie waszej jednostce, abyście byli z niego dumni. Gratulujemy. Teraz możesz odpalić sygnał, pokazać. Może jeszcze wszystko? Do OSP Przekona trafił nowy samochód. Jakiego typu jest to wóz? Z jakich środków został zakupiony i ile to kosztowało? Jest to średni samochód gaśniczo-ratowniczy marki Ford. Zakupiony został ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 100 tysięcy zł oraz samorządu gminy Przekona w kwocie 122 tysiące 900 zł. Czy takie auto stosuje się głównie do wyjazdów, do pożarów, do wypadków drogowych, czy do jakichś innych sytuacji? Do pożarów to ono się, mówiąc szczerze, nie nadaje, ewentualnie do jakiejś kotłowni, bo ono posiada tylko 200 litrów wody. Natomiast ono jest wyposażone w sprzęt do ratownictwa drogowego. Ma na sobie holmatro, inny potrzebny sprzęt, który jest potrzebny na drodze do ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych. Pozyskanie nowego wozu sprawiło, że wóz OSP Przekona trafia do innej jednostki i jeszcze kolejny wóz trafia też do innej jednostki. Jak to wygląda? Dlatego tak to się dzieje, bo na terenie gminy mieliśmy do tej pory jeszcze dwa samochody marki Lublin. No i to one są z roku 1998. Już są leciwe, coraz to częściej się psują. Dlatego postanowiliśmy kiedyś na zarządzie, że będziemy się starali podchodzić, żeby wymienić na Fordy. A wiadomo, że to OSP Przekona największy ciężar ponosi w działalności w tej ochronie przeciwpożarowej, wyjazdowości do wypadku, i OSP Smulsko, dlatego w pierwszej kolejności będą dla nich kupione samochody. Nie udało się w tym roku kupić dwóch, ale jeden, dlatego nasz idzie do Bolszczyna. To jest jednostka, która jest jednostką pomocniczą, a ten z Bolszczyna jeszcze trochę starszy, do najmłodszej jednostki, do OSP Gąsin, która też jest jako jednostka pomocnicza. Jakie kolejne plany ma OSP Przekona? Co Państwo chcecie zakupić, pozyskać? No nie wiem, czy już zawczasu mówisz, ale pewnie będę... Pan wójt zaczął, także myślę, że mogę. W 2019 roku ta OSP będzie obchodziła stulecie. Jest takim moim gorącym marzeniem, że się uda jeszcze kupić średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4. Z prawdziwego zdarzenia, że będzie mógł chodzić po każdym terenie. Czy się uda? Zobaczymy. Mam nadzieję, po słowach, które dzisiaj usłyszeliśmy od pana wójta, a mam nadzieję, że i władze Komendy Wojewódzkiej, Komendy Głównej, że wesprą to nasze zamierzenia i pomogą i to się uda. Głęboko wierzę, że to się uda, ale jak to się uda, to kończę swoją kadencję i żegnam się z OSP, bo samochodów dość dla OSP Przekona, dla OSP z terenu gminy. To będzie miał człowiek 70 lat, to potrzebuje odpoczynku. Samochód, który został przekazany i zakupiony dla gminy Przekona i dla jednostki w Przekonie, został zakupiony, tak jak tutaj było powiedziane, ze środków, które zostały zgromadzone z Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Wielkopolskiego i udziału samorządu. W sumie tych samochodów na teren województwa wielkopolskiego zostało zakupionych 30, a są 32 powiaty, czyli nie wszystkie powiaty mogły się cieszyć z tych form zakupu i posiadania tego samochodu.